Witam. Na dzisiejszym spotkaniu chciałam Wam zaprezentować, jak malować na podobraziach płóciennych. W tym wypadku mamy do czynienia z podobraziem bawełnianym. Na początek powiem, z czego się składa. Składa się właśnie z takiego płótna, które już jest zaimpregnowane, gdyż jest to podobrazie gotowe ze sklepu. Natomiast z tyłu mamy blade ram, który się składa właśnie z takich krosien, one są ze sobą pięknie połączone, a płótno, jak widać tutaj z tyłu, jest naciągnięte i szywkami po prostu szyte. Odwrócę z powrotem, żeby było mi wygodnie. Podobrazia możemy mieć również lniane, ale równie dobrze, jeżeli chcecie sami w domu zrobić sobie takie właśnie podobrazie, możecie wykorzystać każdy inny materiał, który nie ma w sobie aż tak wiele elastynu, tylko musicie pamiętać, że nie jest to proste, no i trzeba też je porządnie zagruntować. Co to znaczy zagruntować? Zagruntować trzeba doprowadzić płótno do takiego stanu, że jak będziecie malować, w tym wypadku ja dzisiaj będę malować farbami akrylowymi, farba nie będzie Wam wsiąkać w to płótno. Teraz chciałam Wam zaprezentować pędzle. Pędzle mam tak, szczecinę. Są to pędzle bardzo szorstkie. Jeżeli chcecie uzyskać fakturę taką wyrazistą, to jak najbardziej można używać ich do podobrazi płóciennych. Mamy pędzle syntetyczne i mamy pędzle naturalne. Naturalne są dosyć trudne do utrzymania, w sensie takim, że jak malujecie, trzeba je za każdym razem porządnie umyć. Są to pędzle bardzo delikatne, dlatego myślę, że jeżeli rozpoczynacie swoją przygodę z malowaniem, warto użyć pędzli syntetycznych. Na rynku jest teraz wiele rodzajów w różnej cenie, także macie do wyboru, do koloru. Możecie wybierać okrągłe, płaskie. Ja myślę, że na początek warto zainwestować tak w 10 pędzli, większych, mniejszych, no bo wyobraźcie sobie malować mały element takim ogromnym pędzlem. Dlatego warto mieć różne rozmiary, no i zarówno okrągłe, jak i płaskie. Farb dzisiaj, jakich używam, są to farby akrylowe. Moje są takie w tubkach. Potrzebujecie również takiej paletki, moja już jest mocno zużyta, tutaj pokażę, gdyż już przeszła wiele lat mojego malowania, ale jeżeli nawet nie posiadacie takiej palety w domu, możecie użyć zwykłego talerzyka, nawet ceramicznego. Farba akrylowa się bardzo, jeżeli szybko zmywacie, ona się ładnie zmywa. Albo można sobie, kosztuje to parę groszy, zużyć. Potrzebujemy jakiś kubeczek z wodą, gdyż do farb akrylowych nie potrzebujecie żadnych innych preparatów. One są rozcieńczalne w wodzie, można je śmiało mieszać. No i co? Myślę, że zaczniemy teraz malowanie. Dzisiejszym tematem będą koguty w strojach lachowskich, zainspirowane malarstwem pana Stanisława Rybickiego. Może opowiem teraz więcej na temat tego artysty. Pochodzi on z Ustrobnej pod Krosnem. Jest to mała wieś. Jest to artysta, malarz, samouk. Jest również scenografem, dekoratorem wnętrz. Co ciekawe, pan Stanisław nawet konstruował też maszyny rolnicze do własnego użytku. Porusza on te tematy religijne, polityczne, symboliczne, ludowe. Pan Stanisław ma bardzo kolorowe prace, wręcz baśniowe. Malował dużo zwierząt, w tym właśnie koguty, który nadawał cechy ludzkie. Moja praca będzie nawiązywać do naszych tutaj regionów, ale będzie inspirowana właśnie pracą pana Stanisława. Warto też wspomnieć, że jak zaczynacie swoją pracę, przynajmniej ja tak robię, pierwsze szkice robię na kartce papieru. Tak wygląda mój szkic, który będę chciała dzisiaj przenieść właśnie na to płótno. Wiadomo, każdy ma tam inny tryb pracy, ale myślę, że tak jest łatwiej sobie gdzieś tam zaaranżować całą tą przestrzeń na mniejszym formacie, a później przenieść ją na duży obraz. To co, teraz zabieram się do pracy. Zacznę od szkicowania ołówkiem tutaj po płótnie.
zakończyłam pierwszy taki szkic ołówkiem. Nie musicie, wiadomo, to co macie na kartce, dokładnie tego wszystkiego kreska w kreskę przenosić na płótno. To będziecie sobie później farbami pracować na tym podobraziu. Zacznę teraz mieszać farby na mojej paletce i będę tutaj po kolei, zacznę od postaci, czyli naszych kogutów, pani i pana, a później przejdę do tła. Bierzemy sobie, żeby uzyskać farbę taką różową, to muszę ze sobą zmieszać dwie farby, czerwoną i białą. Teraz będę właśnie tutaj już pierwszy taki podkład kończyć na naszym panu kogucie. Tutaj sobie zaznaczę, że ten jego kubrak jest w takim kolorze granatowym. One, wiadomo, te nasze lachowskie stroje mają piękne zdobienia, ale to już na samym końcu, jak już będziemy kończyć naszą pracę, to wtedy będę nakładać te kwiaty, a teraz tylko tutaj chcę tak trochę, zawsze warto sobie tutaj w wodzie. O, zrobimy. Tak. Tutaj zostawiamy kawałek pasa białego, gdyż to będzie koszula naszego pana koguta. Tutaj jeszcze nam druga część wystaje. Tutaj jeszcze mamy część spodni, a żeby wam tu zobrazować jeszcze, to nogi, nie ubierałam ich specjalnie w buty, tylko zostawiłam, oj, tu mi się taki kolor brzydki, już sobie poprawimy, zostawiłam specjalnie te nogi, żeby widać było, że to są nasze pani kogutowe. One są, teraz się nie przejmujcie, że one są żółto-zielone,
bo tak naprawdę, jak będę je wykańczać, to ja zrobię ten kolor pomarańczowy. To jest wszystko, to jest tak jakby taki drugi szkic, tyle że kolorem. Teraz w tym momencie, żebym ja wiedziała też, bo inaczej coś wygląda w czerni i bieli, a inaczej się nam to rozkłada, jak nakładamy farby. Tutaj jeszcze koszule nasze lachowskie sobie zaznaczymy. O, byśmy wiedzieli. I tutaj będą szły piękne malwy. Nie wiem, często można zauważyć jeszcze tak po wsiach, bo to w miastach tak już coraz rzadziej, ale jestem zauroczona tymi kwiatami i tak mi brakuje ich w miastach. A to tak mi się kojarzy właśnie typowo przy takich chałupach na wsi. I te malwy będą zarówno z jednej strony, tutaj je na razie zaznaczymy, jak i z drugiej. One sobie tu mogą na nasze drewniane okna nachodzić. Tutaj z tyłu taką robię fakturę. Takie oto urządzenie, taki mini wałek. To są takie gąbkowe wałeczki, którymi właśnie możemy nadać też różną fakturę. I taki wałeczek po prostu sobie troszkę można w wodzie namoczyć. Ja sobie tutaj go daję do białej farby. I tak jakbyście malowali ścianę, to tak samo malujecie sobie takim wałeczkiem właśnie po podobraziu. O, tutaj. Tutaj można wtedy zauważyć, bo to tak jak nam przysycha, to pozostawia nam taką fakturę. Bo to jest, chcę, żeby to wyglądało, jakby ta chałupa była taka drewniana, przebielona. I jeszcze tutaj panią kogutową, tutaj jej tą twarz trochę musimy zaznaczyć. Mój obraz będzie bardzo kolorowy, gdyż inspiruje się też pracami pana Stanisława, a jego prace były bardzo takie bajkowe, pełne kolorów, dlatego ja tutaj też swojej pracy żeby było jak najwięcej tego koloru. I to nie jest powiedziane, że koguty na przykład są brązowe czy czarne, że nie mogą być na przykład mieć trochę zieleni, trochę żółci, brązu. Także nie bójcie się używać kolorów w swoich pracach. O, jak sobie tutaj weźmiemy pędzelek jeszcze mniejszy, to tutaj sobie zaznaczymy ich dzioby. O, żebyśmy... Tu jeszcze fragment koszuli. Taki malutkim pędzelek, dlatego jest nam potrzebne, żeby tutaj takie mniejsze elementy sobie pozaznaczać. I teraz w międzyczasie, jak tutaj nam schną te postacie, biorę sobie taki duży pędzel, ja mam akurat w tym momencie taki największy i będę chciała zrobić tło. Moje tło będzie takie dosyć neutralne, ale będę starała się je w zieleniach zrobić i w żółciach. Biorę po prostu na pędzel zieloną farbę, trochę dodaję żółtej, mieszam i takimi zamaszystymi ruchami można sobie troszkę tutaj zamoczyć. Maluję całe nasze płótno. Ten pędzel jest dosyć miękki, więc muszę nim tak mocniej przycisnąć, żeby tą farbę nam tutaj ładnie pozostawiał na tym podobraziu.
moje tło jest gotowe. Ono jest w takich kolorach ciemnej zieleni, trochę przejść takich żółtych. Wiadomo, to jeszcze na samym końcu, jak już będę miała obraz gotowy, to mogę jeszcze tam dodać kilka kresek. Tutaj sobie teraz przypnę taki obrazek, bo będę chciała trochę wykończyć tutaj tą naszą parę tym strojem lachowskim. Wezmę i przypnę sobie tą kartkę, bo tu już mam suche. Akryl jest w tym dobrze, jest dobry w malowaniu, gdyż on szybko schnie, w przeciwieństwie do farb olejnych. O, tutaj sobie. Dlatego chwilę można odczekać i on już jest suchy. I ja teraz tutaj, jak tutaj na tym zdjęciu mamy właśnie takie przejścia białe, różowe i będę próbowała też to tutaj sobie nanieść właśnie na spódnicę pani kogutowej. W tym celu wezmę pędzelek płaski, troszkę farby białej. Ona nie musi być całkiem taka biała, troszkę przybrudzimy ją kolorem tutaj czarnym, tak żeby nam wyszło jeszcze może. O. I tutaj sobie takie spróbujemy, o takie laserunkowo, wręcz bardzo delikatnie, o, nanieść. Nakładamy ten kolor taki biały, przybrudzony biały i ciemniejszy szary w celu, żeby ten nasz obraz nie był taki płaski, żeby się nam stworzyła taka wymiarowość.
Ja mój obraz już zakończyłam. On teraz będzie sobie schnął, dlatego nie będę mogła na niego jeszcze położyć werniks. Ale chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli zakończycie już swoją pracę, wyschnie porządnie, to wtedy możecie sobie swój obraz położyć na płasko, na stole, użyć werniksu i gąbeczką, szmatką, najlepiej bawełnianą, równomiernie po całej pracy rozetrzeć. Po co ten werniks? Ten werniks jest po to, żeby zabezpieczyć Waszą pracę przed promieniami słonecznymi, przed kurzem, ale także po to, żeby uwydatnić wszystkie kolory na Waszym obrazie. Zachęcam Was wszystkich do próbowania malowania na podobraziach. Są różne kształty, wielkości, także jak się ktoś czuje na siłach, żeby malować taki duży obraz, to jak najbardziej, jak ktoś mniejszy, to też malujcie, bo sprawia to ogromną frajdę. No i daje później wiele takiej satysfakcji, że mamy gotowy produkt, tak naprawdę, który możemy zawiesić na ścianie. Nawet tego nie trzeba oprawiać, bo jak sobie zamalujecie tutaj boki, to obraz jest gotowy, z tyłu tylko haczyk i możecie wieszać na ścianie albo podarować go komuś bliskiemu. Dziękuję bardzo.